W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Usiądźmy na moment. Prawda, pamięć, pojednanie to druga misja i program Związku Sybiraków. Mija 84 lata od wielkiego terroru, krwawego szaleństwa Stalina i jego sług. Dopiero teraz dociera do nas prawda o strasznych zbrodniach, które objęły wtedy także i różne strony Polski. Przeżyłem wywózkę na Sybir. To wspomnienia Stanisława Kulona, profesora, nauczyciela akademickiego, autora prac o dramatach i tragedii Sybiraków. O 4 nad ranem walenie kolbami w drzwi i okna. Matuszka odkrywa je. Krzywi lament, rozpacz i strach towarzyszyły od pierwszych chwil do samego końca zesłania. 15 minut na spakowanie i zapewnienie. Nie musicie nic zabierać. Wszystko macie przygotowane tam, gdzie jedziecie. Stanisław stracił tam rodziców i rodzeństwo. Musiał patrzeć, jak najmłodszy braciszek umierał z głodu, bo matka nie miała pokarmu dla niego. Wycieńczeni byli wszyscy. W domu zostawili kilkanaście bochenków chleba, których nie wolno było zabrać, a tam musieli żebrać, a nawet walczyć z psami o kęs tego, co niczym nie przypominało chleba prawdziwego. Wspomnienia kończy ten profesor. Jestem ostatnim żyjącym członkiem rodziny. Opowiadanie o tamtym święcie traktuję po prostu jako święty obowiązek wobec moich bliskich leżących w uralskiej ziemi. Moi drodzy, ten święty obowiązek gromadzi nas tutaj, w kościele, by się modlić w intencji ofiar sowieckiej agresji na Polskę oraz za zmarłych i żyjących Sybiraków. Witam. Ta nasza ojczyzna, przeżywamy tyle różnych rocznic, są wśród nich radosne, mówiące o zwycięstwach, ale jakże wiele jest tych smutnych, jakby choć i dzisiejsza, kiedy myślimy o napaści Związku Radzieckiego na Polskę, kiedy myślimy o wywózkach, o Sybirakach. Wszyscy potrzebujemy takiego otwarcia się na działanie Ducha Świętego. Człowiek, który nastawiony jest na dobro i pozwala działać Duchowi Świętemu, zmierza we właściwym kierunku, bo tylko Pan Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Dlatego módlmy się, abyśmy umieli i pozwolili działać Panu Bogu w nas, aby Słowo Boże, które przyjmujemy, by ono nas prowadziło. Wtedy autentycznie nasza ojczyzna będzie bezpieczna i będziemy mogli cieszyć się prawdziwą wolnością dzieci Bożych. Czasami zdarza nam się niewierność wobec Pana Boga, dlatego na początku przeprośmy Pana Boga. Módlmy się. Boże, Ty dałeś swojemu ludowi świętych Korneliusza i Cypriana, gorliwych pasterzy i nieugiętych męczenników. Przez ich wstawiennictwo umocnij naszą wiarę i odwagę, abyśmy wytrwale dążyli do jedności Kościoła. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg
przez wszystkie wieki wieku. Wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka. Oto słowo Pańskie. Spocznij. Czcigodny księże biskupie, wraz z kapłanami, drodzy przedstawiciele władzy, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, czcigodni młodzi, dzieci obecne na naszej mszy świętej, bracia i siostry, szczególnie drodzy sybiracy, którzy jesteście współorganizatorami po raz kolejny tej uroczystości. W kalendarzu liturgicznym dzisiaj wspominamy dwóch męczenników, Korneliusza papieża i Cypriana biskupa. Żyli w III wieku po Chrystusie, zatem są przedstawicielami tego pierwotnego kościoła, który jeszcze wtedy nie był formalnie uznany, bo dopiero w 313 roku przez edykt mediolański cesarz Konstantyn Wielki religię chrześcijańską uznał za religię prawnie mogącą funkcjonować. A zatem ci wielcy święci czczeni są jako męczennicy. Papież Korneliusz zwalczał nowacjanizm, a przedstawiciele tego nurtu w kościele byli jakby wrogami powrotu do kościoła, odstępstwów. Więc ci, którzy utracili wiarę albo stracili Boga, no nie mieli według nowacjan powrotu do kościoła. Wydaje się to słuszna jednak postawa nie ewangeliczna, nie chrześcijańska, bo przecież w naszym kościele jest przebaczenie. Tym bardziej Korneliusz sprzeciwiał się temu poglądowi, też poniósł śmierć męczeńską. A kim był Cyprian? Był biskupem Kartaginy, gorliwym pasterzem, obrońcą wiary. Został ścięty mieczem za to, że nie złożył ofiary bogom rzymskim. I ci dwaj dzisiejsi patroni, patronowie, których akurat dotykamy przez fakt naszej uroczystości, troszkę uprzedzonej,
17 września jest jutro. Oni są obrazem pierwotnego Kościoła, który był w swojej naturze bardzo gorliwy, ale też, jak widzimy, prześladowany. To starcie dobra i zła, ono od początku towarzyszy człowiekowi, Kościołowi, od grzechu pierworodnego. Idziemy do naszych czasów i cóż, XX wiek rodzi dwa ogromne totalitaryzmy. Niemiecki nazizm i sowiecki komunizm. No i właśnie, tak jak wspomniał ksiądz biskup, te często bolesne rocznice, które trzeba przypominać, świętować w odpowiednim klimacie prawdy, też i próby pojednania, one są właśnie tą naszą historyczną pamięcią, są naszą po prostu historią. A historię trzeba przypominać, żeby jej, nie daj Boże, później nie powtarzać. Zresztą żyjemy w Europie, w której jest wojna. I te czasy, te lata stworzyły kolejny problem i widzimy, że skutki ma ta wojna ogromny, nie tylko zabijanie ludzi, ale i cała Europa, kryzysy przeróżne, i te ekonomiczne, demograficzne, ta chociażby migracja ludności. Przecież to nie jest przypadkowe. Jedni migrują, bo szukają jakiegoś lepszego miejsca na ziemi, a inni przecież są wmanipulowani w tę wojnę hybrydową. Mamy tego świadomość, zwłaszcza my Polacy, kiedy się tak zmagamy z tą obroną naszych granic. I cóż, człowiek współczesny popełnia kolejny błąd, bo może w sposób świadomy czy nieświadomy, ale tworzy kolejny jakiś taki totalitaryzm. On jest oparty o pewną ideologię liberalną, wspartą relatywizmem, ateizmem, hedonizmem, a tak naprawdę jest to pierwsza przyczyna tego kryzysu, odejście od Boga. Człowiek odchodzi od Boga i sam staje w jego centrum. Staje się najważniejszy, staje się Bogiem. To jest ten pierwotny grzech, pychy z raju, kiedy rodzice mówią, my będziemy normą, a nie Ty Boże. My zjemy ten owoc poznania i będziemy znać, będziemy rządzić, będziemy najważniejsi. To jest właśnie ten grzech. Cóż, mówimy, że największym postępem dzisiejszych czasów jest demokracja, bo słowa demos, lud, czyli wszyscy bierzemy udział we władzy. Wydaje się, że to jest rzeczywiście wielkie osiągnięcie cywilizacyjne, ale powołam się na świętego Jana Pawła II. Przecież dla wielu z nas, może nawet wszystkich, wyjątkowy autorytet. Co powiedział ojciec święty Jan Paweł II w encyklice Centissimus Annus? Demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny albo zakamuflowany totalitaryzm. Pewnie znamy te słowa. Bez wartości wszystkie jakieś próby urządzenia ładu społecznego na ziemi przegrają, nie udadzą się. A bez wartości to przede wszystkim bez Boga. Przede wszystkim bez Boga. Więc jeżeli próbujemy rozmyć rzeczywistość, zrelatywizować, oddzielić się od Boga, gdzie widzimy te już skuteczne owoce, kiedy się rozpada kościoły, likwiduje parafie, kiedy się tworzy życie bezbożne i małżeństwo bez praw natury i wiele, wiele innych pomysłów, zwłaszcza zabija się nienarodzone. Kiedy szczęście człowieka jest upatrywane w przyjemności tylko, to taki efekt musi źle skończyć. Źle skończyć. Pojawi się jakiś zakamuflowany totalitaryzm. Ktoś tam dojdzie do władzy przy pomocy
sprytu i pieniędzy, z niewoli innych i on będzie, wydawałoby mu się, szczęśliwy. Ale tak naprawdę unieszczęśliwi siebie i innych. Mam takie dwa przykłady, które chciałem tutaj przywołać, bo one są świeże. Mianowicie ksiądz wikariusz, który uczy w liceum, mówi tak. W jednej klasie, na pierwszej klasie, na religię zapisali się wszyscy. W drugiej klasie, też pierwszej, innej klasie, jeden się wypisał. W kolejnej cztery, a w następnej 16. I pytam, dlaczego? Czy to jest inna młodzież, czy to są jakieś inne? Nie, tylko w tej klasie religia została wyznaczona na 7. i 8. lekcję. I rodzice kochający swoje dzieci postanowili ich nie zapisać na religię, bo będą wcześniej w domu. No i oczywiście przemęczeni szkołą sobie odpoczną. I właśnie widzimy, jak naiwnie wygląda często troska rodziców o swoje dzieci, o ich rozwój. Czasami narzekają, że się za spotkanie do bierzmowania o 19 to zbyt późno, bo już ciemno, to jest niebezpieczne. A potrafią swoje dzieci wozić na karate, na basen, na tańce i przywiozą, zawiozą. A gdyby tak ojciec i matka przyszedł ze swoim dzieckiem na to przygotowanie, przyprowadził i zapewnił mu bezpieczeństwo. Więc tam potrafi się poświęcić ojciec, matka, znajdzie na to czas, a na poznawanie Boga, na rozwój wiary już tego czasu nie ma i ochoty, bo tej wiary nie ma. My dzisiaj pięknie świętujemy i czujemy tę symbiozę chrześcijaństwa, Kościoła i naszego narodu, bo przecież zobowiązuje nas chrzest Polski i właściwie każda większa uroczystość zaczyna się w Kościele. Od modlitwy, od Boga, od Eucharystii. Mamy biskupa, jest uroczyście. Ale żeby w tym wszystkim nie było tylko fasady. Pan, kto mówi Panie, Panie, a nie pełni woli Ojca, tego nie znam. To nie jest wiara. To wargi to za mało. Zresztą, co te wargi mówią? Mamy teraz ten czas przedwyborczy. Więc trzeba też zacytować Ojca Świętego, który podał pewną definicję polityki. Powiedział tak. To jest roztropna troska o dobro wspólne. I co powiedział dalej? Katolicy mają obowiązek interesować się, brać udział w polityce, w roztropnej trosce o dobro wspólne. To jest obowiązek. Dzisiaj Chrystus Pan wzywa nas, abyśmy szanując naszą historię, modląc się za tych skrzywdzonych, bohaterów wielkich i tak dalej, nie tylko kultywowali historię, ale budowali taką, żebyśmy mogli mieć kiedyś lepsze święta. Święta, z których będziemy dumni i nie będziemy musieli modlić się za zamordowanie. To jest pewne zobowiązanie. Dlatego tej właśnie mądrości, przestrogę przed naiwnością Chrystus nam dzisiaj tutaj kładzie jako Słowo Boże, jako pokarm na dzisiejszy dzień świąteczny. Franciszka, biskupów i wszystkich pasterzy Kościoła, aby zwiastując Ewangelię nadziei, mogli cieszyć się wzrostem wiary i miłości we wspólnocie ludu Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie narody ziemi, aby sprawujący w nich władzę szczerze dążyli do wzrostu sprawiedliwości i utrwalania pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby ich rozwój przebiegał w duchu patriotyzmu, mądrości
wiary i miłości Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich doświadczonych cierpieniem, za cierpiących zesłańców Sybiru i ofiary II wojny światowej, aby orędzie Ewangelii było dla nich światłem i ulgą w cierpieniu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych na dalekiej nieludzkiej ziemi Sybiraków, za ofiary mordów w Katyniu, Biednoje, Ostaszkowie i innych miejscach zagłady. Za Sybiraków, którzy odeszli do domu Ojca po powrocie do Ojczyzny, aby w domu Ojca otrzymali nagrodę za ofiarę życia i wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskich żołnierzy września 1939 roku i za poległych żołnierzy polskich na różnych frontach II wojny światowej, którzy wierni słowom Bóg, honor, Ojczyzna oddali swoje życie w obronie Ojczyzny, by Pan wynagrodził im ich poświęcenie i przyjął do swojego Królestwa w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli gotowi nieustannie głosić prawdę historyczną o cierpieniu naszego narodu, wybaczać wyrządzone krzywdy i okazywać miłosierdzie bliźnim. Módl się Księga Twój i Waszą ofiarę przyjmuj w Ojcie z Wszechmogący.
zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jednym